W dzisiejszym odcinku wykonujemy dwustronną czarno-czerwoną stylizację Nail Button. Nie będzie to jednak klasyczna metoda przedłużania na formie, gdyż pokażemy, jak wykonać ją przy użyciu górnych form oraz zdradzimy protipy przydatne w pracy z żelami. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku Paulina Walaszczyk, wielokrotna mistrzyni i instruktorka Indigo, która na co dzień w szkoli w Centrali Łódź. Powitajmy ją gromkimi owacjami. Cześć, nazywam się Paulina Walaszczyk i na co dzień prowadzę szkolenia w Łodzi w Centrali Indigo. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak wykonać klasyczną stylizację Nail Button w czerwono-czarnej wersji. Produkty i narzędzia, których użyjemy do wykonania dzisiejszej stylizacji. Metalowe kopytko, pilnik o gradacji 100x180, buffer o gradacji 100x180, mandrel o gradacji 240, frez Indigo Cuticle nr 9, Indigo Carbide Multicolor nr 6, Cupcake Brush, 3 mm cążki, cleaner nr 1, cleaner wipe off, górne formy, pędzelek Indigo Gel Brush 2-in-1 w rozmiarze 6, Indigo Master Nail Art 004, baza proteinowa, Tip Top, żel Self-Leveling Clear, lakiery hybrydowe Neon Red i That's Hot oraz Mr. Black Acid Free Primer, drewniane patyczki. Czerwień i czerń to kolory, które zawsze są w modzie, szczególnie w naszej branży. Nail Button znany jest ze swoich klasycznych, kultowych szpilek, czarnych butów z czerwoną podeszwą. Niejedna kobieta marzy o takich butach, chociaż ponoć jak się w nich chodzi, to nie do końca są wygodne, ale kto by tam patrzył na detale. Wracając do naszej branży, w paznokciach też możemy stworzyć Nail Buttona tym razem, czyli połączenie czerni i czerwieni. I to dzisiaj jest tematem naszego odcinka. Pokażemy Wam, jak wykonać tą zmysłową stylizację, używając górnych form i żelu Self-Leveling Clear. Wykonanie stylizacji standardowo rozpoczynamy od dezynfekcji dłoni naszej modelki. Skórki odsuwamy metalowym kopytkiem, a następnie skracamy wolny brzeg paznokcia pilnikiem o gradacji 100x180. Następnie sięgamy po frez Indigo Cuticle nr 9 i oczyszczamy skórki wokół wałów okołopaznokciowych ruchem popychająco-wymiatającym. Pracujemy na obrotach frezarki ustawionych na około 10 tysięcy. Frez zmieniamy na mandrel o gradacji 240, obroty frezarki zmniejszamy do około 5, maksymalnie 7 tysięcy i matowimy powierzchnię płytki. Wykonujemy ruchy z prawej do lewej strony, pracujemy również w okolicy skórek, a pył usuwamy pędzlem Cupcake Brush. Chwila, moment! Konferencja Indigo, 2 marca, godzina 10. Wejdź na stronę, kliknij w baner, zapisz się już teraz. Zobacz jako pierwsza nowości wiosenna kolekcja, bazy, top i wiele innych. Do zobaczenia. Przechodzimy do bardzo delikatnego usunięcia skórek cążkami. Usuwamy tylko wystający z rogowaciały obrąbek naskórkowy. Teraz odtłuszczamy płytkę wacikiem nasączonym cleanerem nr 1 i dobieramy odpowiedni rozmiar foremki górnej. Na prawidłowo dopasowanej foremce zaznaczamy długość naturalnej płytki oraz miejsce, do którego chcemy wykonać przedłużenie. Nakładamy na płytkę primer bezkwasowy. Aplikujemy go w małej ilości, następnie nakładamy kroplę bazy proteinowej i wcieramy ją pędzelkiem do żelu Indigo Gel Brush 2-in-1 w rozmiarze 6. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Nasza instruktorka do wykonania stylizacji użyje swojej autorskiej mieszanki. Stworzyła ją z żelu Self-Leveling Clear oraz lakierów hybrydowych Neon Red i That's Hot. Nabieramy produkt na pędzelek i najpierw przysmarowujemy nim foremkę. Następnie pobieramy większą ilość mieszanki, by wypełnić foremkę. Teraz przykładamy ją do naturalnej płytki. Najpierw foremkę upuszczamy w okolicy skórek i przykładamy ją powoli do resztki płytki tak, by krawędzie foremki idealnie przykryły krawędzie boczne paznokcia. Okolice skórek przymrażamy przez kilka sekund małą lampką przenośną. Jak stworzyć swoją autorską mieszankę z żeli i lakierów hybrydowych? O tym mówimy kompleksowo w kursie Self-Leveling Gel bez tajemnic. Pamiętajcie, że podczas naszych odcinków na YouTubie dzielimy się z Wami szeregiem wskazówek i walczymy o Wasz wyższy poziom edukacji, ale jednak nie jesteśmy w stanie poprowadzić tego tak kompleksowo jak podczas kursów, dlatego warto z nich korzystać.
Szczególnie jeśli stylizacja paznokci to Twoja pasja i chcesz się w niej rozwijać. Można powiedzieć, że nasz kanał YouTube to pokazy, a kursy to szkolenia. Zatem sami wiecie, że tu i tu jest informacji, ale tu jest ich tyle, a kursy, moi drodzy, sky's the limit. Zachęcamy, żeby je przetestować, bo dostaniecie w nich szereg szczegółowych informacji, a do tego dostęp do kursów jest bezterminowy. Uczysz się, kiedy chcesz. Zakładamy klips, który uniemożliwi przemieszczanie się foremki. Odwracamy rękę modelki i oczyszczamy wszystkie zabrudzenia opuszka, a następnie wyrównujemy od spodu produkt pędzlem do żelu tak, aby powierzchnia paznokcia stała się idealnie równa. Utwardzamy przez 30 sekund. Po wyjęciu dłoni z lampy przecieramy stylizację i od góry, i od dołu cleanerem wipe off. Delikatnie oczyszczamy drewnianym patyczkiem wszystko, co mogło wylać się na wały boczne. Następnie przechodzimy do opracowania kształtu pilnikiem o gradacji 100 na 180. Nadajemy kształt ścianom bocznym, a potem opracowujemy wolny brzeg. W międzyczasie oczyszczamy przestrzeń paznokcia z nadmiaru pyłu, po czym przechodzimy do opracowania krawędzi. Najpierw wyprowadzamy je na prosto, a później do czubka. To samo powtarzamy z dwóch stron paznokcia. Sięgamy po frez Indigo Carbide Multicolor numer 6, a frezarkę ustawiamy na około 15 tysięcy i opracowujemy produkt wokół wałów okołopaznokciowych. Pracujemy bardzo delikatnie i bez docisku. Po prostu wyrównujemy wszelkie wypłynięcia produktu oraz uskok między naturalnym paznokciem a produktem. Tuż przy samym wale możemy wygładzić uskok, ponownie używając frezu Indigo Cuticle numer 9. Bardzo istotnym elementem jest dokładne oczyszczenie wałów. To trudno dostępna powierzchnia i nie możemy się spieszyć. Czasami będzie wymagać od nas zmiany frezu. Zróbmy to. Nigdzie się ma nam nie spieszyć. Dzięki dobrej pracy i oczyszczeniu powierzchni z resztek żelu i lakierów gwarantujemy sobie dobrą podwalinę do kolejnych etapów stylizacji. Z kolei próba przeskoczenia tego etapu na chybił trafił może zaskutkować zapowietrzeniami, a tego przecież nikt nie chce. Cały paznokieć matowimy buferem o gradacji 100 na 180. Ponownie sięgamy po frez Indigo Carbide numer 6 i na obrotach 15 tysięcy oczyszczamy dokładnie opuszek, po czym wyrównujemy spód wolnego brzegu. Wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off oczyszczamy dokładnie spód i górę paznokcia. Na całość aplikujemy lakier hybrydowy Mr. Black. Pierwszą warstwę wykonujemy z lekkim odstępem od skórek i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Drugą warstwą ponownie malujemy całą powierzchnię, a cienkim pędzelkiem Indigo Master Nailer 004 podjeżdżamy dokładnie pod skórki. Możemy pobrać włosiem odrobinę koloru, by idealnie domalować ewentualne ubytki. Również utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Paznokcie żelowe, które wybudowaliśmy, to twarda powierzchnia, na której możemy w całości rozłożyć Arte Brillante Black Poison. Cóż za satysfakcja! Na co dzień, kiedy pracujemy na przykład na powierzchni hybrydowej, nie możemy sobie na to pozwolić, ponieważ twardy żel do zdobień mógłby popękać. Ale kiedy mamy wybudowane paznokcie żelowe, możemy użyć naszego wspaniałego Arte Brillante Black Poison i cieszyć się jego genialnym kryciem i konsystencją. To taka nagroda za pięknie wybudowane i opracowane paznokcie żelowe. Stylizację zabezpieczamy tip-topem. Najpierw malujemy wierzch paznokcia i przymrażamy przez kilka sekund. A teraz na jego spód wykładamy kroplę topu i wyrównujemy ją cienkim pędzelkiem 004. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie i gotowe! Tak prezentuje się gotowa stylizacja Nail Bouton. Ponadczasowa, klasyczna i zawsze modna. Dokładnie tak samo jak szpilki od francuskiego projektanta. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy już próbowaliście wykonać nail butona? I czy był to kolor czarno-czerwony, a może skusiliście się na inne, bardziej wiosenno-letnie połączenie? Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!